prostu samochód wjechał bez kierowcy, nakręcił i stanął przodem do nurtu. Przyczepa z kajakami za nim i tak stał na środku warty. Ale tu miałem, na promie był nagrywany teledysk. Most w Pyzdrach był zamknięty i przez pół roku cały ruch taki drobny się odbywał tu. No to przez dzień przewoziłem około 400 aut dziennie było przewożonych. Nie wiem, taka dość śmieszna data, bo 1 kwietnia, taki prima aprilisowy. No ale tak już zostało, te 26 lat mi minęło pracy tutaj. Ten model promu jest od 1975 roku, jest zbudowany w stoczni w Morzysławiu za Koninem, gdzie tam była stocznia do budowy takich barek rzecznych, port rzeczny, no i tam właśnie był wykonany ten prom i tutaj był przywieziony. I od 1975 ten model promu tutaj istnieje. A ogólnie przeprawa promowa z tu takich danych historycznych, nawet tu z drugiej strony, tam jest taki starodróg, no też miałem okazję go widzieć, to jest 1900 rok, że tu już była przeprawa promowa. Kiedyś robiłem taką sobie statystykę, no to gdzieś było około 95 kursów przez cały dzień. W jednym dniu było troszkę mniej, no ale gdzieś tam powiedzmy tak oscyluje między 70 a setką, ale to już tak w takim szczytowym, nie? No i ja już tutaj ćwierć wieku mi minęło. Nie wiem, taka dość śmieszna data, bo 1 kwietnia, taki prima aprilisowy. No ale tak już zostało, te 26 lat mi minęło pracy tutaj. No ale nie we ferie, mam. No, dobrze, że przypomniałem. Zimowe lato. Zanim tutaj pracowałem, pracowałem w Tonsilu, no i po wojsku już takie były tam, zakład się chylił ku upadkowi, no i ewentualnie trzeba było coś sobie zaradzić lub poszukać innego źródła dochodu, no i akurat się trafiło to i tak do dnia dzisiejszego funkcjonuje tutaj. Raczej to tak miało być, jest, a co będzie, no to każdy, jak to w życiu bywa, sytuacja się rozwinie, może coś się zmieni, może nie. W zeszłym roku był przez tydzień prom zamknięty, no bo nie było zastępcy, no i z tego względu w tym roku prawdopodobnie też będzie tydzień nieczynny. Kubek tak nieumyty, kurczę. Musiał się starać o dopłaty ze względu na bezemisyjność. Z tego względu, że no, sama natura tutaj nas przepycha na drugą stronę. Wystarczy ustawić pod odpowiednim kątem i rzeka, napierając na burtę promu, wypycha go w odpowiednim kierunku, w którym ja go w danym momencie ustawię. Zdarzają sobie sytuacje, no chwilowo nic nie jedzie, a później jak jadą, no to też nie przyjadą dwa, tylko akurat wszyscy chcą jechać, nie wiem, czy sami chcą jechać, wpłynąć ze mną. Ale tu miałem, na promie był nagrywany teledysk jakiś tu z chłopacy, nie wiem, czy z Jarocina, taki disco polowy był. Bodajże jeszcze ten kawałek gdzieś tam krąży w internecie.
dla dużego grona osób jest takie zdziwienie, że nagle droga mi się skończyła. I co teraz? No i no wiadomo, i to jeszcze niekiedy są osoby, które powiedzmy nie są z Polski, gdzieś z odległych rejonów, tylko powiedzmy no w promieniu tam 50-60 kilometrów i nie wiedzą, że taka ciekawa rzecz jeszcze jest, istnieje jak prom rzeczny. A ja miałem takie zdarzenie, że i to jest jedyne, nie wiem czy w kraju, że się zdarzyłem czołowo samochodem, nie? Promem. Ja tu zauważyłem w tym momencie, że coś mi się stacza, nie? Patrzę, a tu gościu zostawił na luzie, a ja tu już i moc, znaczy no ja promu nie zatrzymam, bo on płynie siłą bezwładności. I po prostu, żeby go nie zmasakrować, opuściłem klapę, nie? I dostał w pysk, nie? Bo tak, ja bym klapę podniósł, to bym z niego zrobił kabriolet, nie? No bo prom ma 15 ton. No by ciął jak gilotyną, nie? A to moja wnusia. Łucja. No, a tu właśnie syn mnie odwiedził. Ze swoim Boryskiem. Tato tu kariery nie zrobił, że tak powiem. Znaczy, z tego względu nie zrobił kariery na promie, bo on tu był 2 lata tylko na zastępstwie, bo pani Basia Sieracka no, zaszła w ciąży, no i była z dziećmi, no i w tym czasie tu tato zrobił sobie patent i 2 lata bodajże, czy 3 pływał, nie? Ale potem dziadek jak zmarł, no to w sumie tak wyszło, że zrobiłem, a skoro już jest, a była propozycja pracy na promie i już my wykorzystałem. Fajnie, sam posiadam patent i póki co rok pracuję. Kiedyś robiłem taką sobie statystykę, no to gdzieś było około 95 kursów przez cały dzień. W jednym dniu było troszkę mniej, no ale gdzieś tam powiedzmy tak oscyluje między 70 a setką, ale to już tak w takim szczytowym, nie? Były takie sytuacje, że most w Bystrach był zamknięty i przez pół roku cały ruch taki drobny się odbywał tu. No to przez dzień przewoziłem około 400 aut dziennie było przewożonych. Czyli praktycznie non-stop? Non-stop i to praktycznie wciąż pełna obsada promowa, nie? Wie pan, w pewnym momencie, że staje się takim, no może z misją to tak dużo powiedziane, ale no z jakimś tam powołaniem takim delikatnym może też coś tam jest w tym, że po prostu no człowiek każdy człowiek powinien starać się robić to, co robi, robić jak najlepiej, starać się, czy ewentualnie dla drugiego człowieka. Czuję taką, powiedzmy, presję, że kurczę, jak ja nie przyjdę, no to może ten nie pojedzie do pracy, może będzie psioczył na mnie. No wiadomo, no jeżeli są jakieś tam sytuacje no, zdrowotne, za które człowiek tam nie ma żadnego wpływu, no to wiadomo, nie może sobie nic zarzucić, ale jeżeli po to nie iść, bo mi się nie chce, no to raczej nie, no raczej się staram iść, żeby powiedzmy, no może duże słowo służyć, ale no być pomocny komuś. O. Ale dostanę jakiegoś przytulaska.